Cześć! W tym odcinku zapraszam Was do obejrzenia aktualizacji wykresów wydajności dla popularnych procesorów dla komputerów stacjonarnych PC w zastosowaniach profesjonalnych aplikacji do produkcji muzyki. W aktualizacji znalazł się m.in. procesor AMD Ryzen 9900X, czyli wyposażony w 12 rdzeni wydajnościowych w architekturze Zen 5 oraz Intel Core Ultra 7 265K, czyli procesor 20-rdzeniowy wyposażony w 8 rdzeni wydajnościowych oraz 12 rdzeni oszczędnościowych. Dorzuciłem również kilka procesorów z nieco niższej półki oraz kilka procesorów z poprzedniej generacji, abyście mogli sobie porównać relacje wydajności procesorów z obecnej generacji do procesorów z poprzedniej generacji i mogli odnieść to w jakiś sposób do tego, jakie będziecie mieli zysk wydajności, jeżeli ktoś z Was posiada jeszcze taki procesor w swoim laptopie lub komputerze stacjonarnym i na nim właśnie wykonuje pracę w zastosowaniach Pro audio. Testy które dla was przeprowadziłem. Mam nadzieję, że przyczynią się do lepszych decyzji zakupowych. Dadzą wam lepsze rozeznanie w tym jaka jest obecnie wydajność popularnych procesorów w zastosowaniach pro audio. Szczególnie uważam jest to istotne w kontekście tego, że większość benchmarków wykonywanych jest w innych aplikacjach, takich jak grafika, enkodowanie, edycja wideo, gry komputerowe czy syntetyczne benchmarki typu 3 Mark, Geekbench, które posiadają testy, które niekoniecznie dobrze Przekładają się na wydajność w programie DAW, a mi właśnie zależy na tym, by wykazać konkretnie, jakie są wyniki w tego typu aplikacjach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Iron, która dostarczyła platformy do testów. Firma Iron zajmuje się budową komputerów do zastosowań profesjonalnych, ale nie tylko. Jeżeli potrzebujecie profesjonalnego komputera do pracy, iron na pewno pomoże Wam w budowie takiego komputera, zarówno zbudowanego w oparciu o wasze sugestie, jak i profesjonalną poradę z ich strony. Iron również przeprowadza testy wydajnościowe swoich komputerów w domenie systemu macOS. Zapraszam zatem na stronę Iron. Gdzie znajdziecie szereg ciekawych informacji dotyczących budowy komputera, rozwoju technologii, testów wydaj wydajnościowych w kontekście systemu macOS, Windows, ale również samych komputerów firmy Apple. Linki do ich strony zostawiam w opisie pod tym filmem. Na koniec prośba autora tego wideobloga, czyli mnie, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, jeżeli moje filmy uważacie za użyteczne, zostawcie komentarz pod tym filmem, zostawcie reakcję pod tym filmem, tak by algorytm wiedział, że treści tego typu są dla Was ciekawe, pomaga to w rozwoju kanału, jest to dla mnie duże wsparcie, tym bardziej, że jest to działalność non-profit, robię to dla Was, byście mieli w polskim internecie informacje na temat wydajności komputerów PC, jak również ciekawostek związanych z pracą studyjną, niekiedy pojawiają się testy sprzętów, no i generalnie chcę rozwijać ten kanał, by treści pojawiało się coraz więcej, coraz częściej, także zapraszam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, komentowania i polecania mojego kanału, jeżeli, jeżeli znajdziecie do tego dobrą Przestrzeń. Zaczynamy z zamówieniem poszczególnych testów. Oto pierwszy wykres w teście Rea X Comp w buforze 1024. Najlepiej wypadł tutaj procesor 24-rdzeniowy Intel 285K z 8 rdzeniami P i 16 rdzeniami E-Core. Na drugim miejscu Ryzen 9950X. Różnica nie jest duża, można powiedzieć, że wydajność tych procesorów jest bardzo zbliżona, pomimo przewagi ilości rdzeni na rzecz Intela w liczbie 8. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na rewelacyjny wynik 20 rdzeniowego Intela 265K, 20 rdzeniowego procesora, który osiągnął moim zdaniem rewelacyjny wynik 544 pluginy w cenie około 1600 zł. Osiąga wynik niewiele mniejszy od prawie 1000 zł. droższego brata 24 rodzeniowego. Jest to jedna z najlepszych pozycji, moim zdaniem, zakupowych w tej cenie. Procesor za ledwie około 1600 zł na ten moment. zagwarantuje Wam rewelacyjny wynik w aplikacjach DAW. Tutaj mała anegdota. Podczas testów miałem taki problem, który objawiał się tym, że na pewnej wersji bios procesor ten deaktywował pełną wydajność na rdzeniach e podczas ciągłego obciążenia, co drastycznie zmniejszało jego Wynik wydajności. Jednak po aktualizacji do najnowszej wersji bios zachowanie tego procesora wróciło do normy i rdzenie Ekor nie traciło wydajności po pełnym obciążeniu, co dało finalnie wynik 544 plugin. Na czwartym miejscu e, procesor Apple M4 16 rdzeniowy, najwyższy model w serii, którego możecie znaleźć w, Mac w MacBookach Pro, z wynikiem 536 pluginów. No, i dalej mamy procesor 16-rdzeniowy z architektury Zen 4, czyli 7950X. Powtórzyłem swoje testy na platformie, do której miałem dostęp, i wynik nie chciał być inny niż ostatnio, czyli wynik pluginów w liczbie 460. Dalej mamy procesor AMD Ryzen Zen 5 9900X, 12-rdzeniowy procesor, wyposażony w tylko w rdzenie PECOR z niezłym wynikiem na poziomie 432 pluginy. 16-rdzeniowy procesor w architekturze Zen 3, czyli procesor z generacji z roku 2020. Zrównuje się wynikami z procesorem M3 Max 14-rdzeniowego. I teraz w zestawieniu kilka mniejszych procesorów. Intel Core Ultra 10-rdzeniowy, wyposażony w 6 rdzeni P-Core i 4 rdzenie E-Core. Osiągnął wynik 216 pluginów. AMD Ryzen 8400F, czyli 6 procesor wyposażony w tylko w 6 rdzeni Pekor osiągnął wynik 152 pluginy w tym buforze. I na dokładkę zrobiłem test laptopa z roku mniej więcej 2018 opartego na średniopółkowym Intelu i5 8252. Procesor, który oferuje 8 wątków logicznych. Wynik ten umieściłem dla tych z Was, którzy być może jeszcze pracują na tego typu laptopach sprzed 7 lat. Jako punkt odniesienia dla nowszych procesorów. Jak widzicie, tutaj przeskok wydajności jest ogromny. Można powiedzieć, że topowe procesory do komputerów stacjonarnych przebijają ten wynik dziesięciokrotnie. Więc, jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy wasz laptop jest mocny czy słaby, macie tutaj pełną odpowiedź. I przejdźmy do tego samego testu wykonanego w buforze 128. Wyniki, jeżeli chodzi o proporcje, nie zmieniły się. Jedynie co to zmalała ilość pluginów możliwych do obsłużenia w tym trybie przez każdy z procesorów. Kolejny test, jaki dla Was przygotowałem, to test z wykorzystaniem wtyczki DIVA. Jest to syntezator wirtualny, który korzysta z wszelkich dobrodziejstw nowoczesnych architektur procesorów, w tym e, instrukcji AVX. I bez niespodzianek najlepiej wypadł procesor z największą ilością rdzeni, czyli 285K z wynikiem 180 pluginów. Na drugim miejscu jest Ryzen 9950X. Tutaj znowu z rewelacyjnym, moim zdaniem, wynikiem. Procesor Intel 265K, który osiągnął identyczny wynik z procesorem AMD Ryzen 16-rodzeniowym 7950X. Można powiedzieć, że te procesory są dosyć równoważne, jeżeli chodzi o wydajność przetwarzania zarówno instrumentów wirtualnych, jak i DSP. 12 rdzeniowy Zen 5, 123 pluginy. No i tutaj mamy spadek wydajności na tych tańszych procesorach: Intel 225, 10 rdzeniowy 66 wtyczek, Ryzen 8400F 51 wtyczek Diva oraz średniopółkowy procesor Intel z laptopów z roku 2018 12 wtyczek Diva w buforze 1024. Ten sam test powtórzyłem dla bufora 128. Proporcje nie zmieniają się. Procesory 265K i Z4 7950 x osiągają również bardzo podobny wynik. Proporcje nie zmieniają się w stosunku do bufora 1024. Jeżeli chodzi o ten najmniejszy procesor, to tutaj wynik został ten sam co w buforze 1024. Może to świadczyć po prostu o niewydolności pamięci cache, która stanowi tutaj bottleneck w przypadku dużego obciążenia i przetwarzania wszystkich wtyczek w jednym momencie. Kolejny test to test polifoniczny, który ma za zadanie wykazać wydajność w maksymalnej ilości obsługiwanych nut w typowym samplerze strumieniujących dane z dysku. W tym teście charakterystyczną cechą jest wyjście do prowadzenia dwóch modeli procesorów Intela. Prawdopodobnie wynika to ze świetnej obsługi wewnętrznej pamięci procesora, która gwarantuje płynne strumieniowanie danych co zapewniło obu tym procesorom prowadzenie. Różnica pomiędzy 24-rdzeniowym a 20-rdzeniowym procesorem nie jest wielka i jest to wytłumaczalne oczywiście tym, że procesory te mają Niewielką różnicę w ilości rdzeni, 24 na rdzenie w przypadku topowego Intela i 20 rdzeni w przypadku młodszego brata. Procesory te, jak widać, świetnie radzą sobie w przetwarzaniu polifonicznym. Na trzecim miejscu AMD Ryzen 9950X, który osiągnął też świetny wynik natomiast nieco gorszy niż oba procesory Intela. Jeżeli chodzi o porównanie 16-rdzeniowego i 12-rdzeniowego procesora Zen 5, tutaj bez niespodzianek proporcje są zgodne mniej więcej z tym, jak obsługiwane były wtyczki DSP. Niemniej jednak 12-rdzeniowy procesor od AMD osiągnął tutaj całkiem niezły wynik, gwarantujący również bardzo solidny zapas wydajności do pracy z, z samplerami. 10 Intel 225, 160 wtyczek kontakt, a 6 AMD Ryzen 8400F, 118 wtyczek kontakt. Ten sam test powtórzony dla bufora 128. Proporcja wydajności jest dokładnie taka sama, natomiast spadek wydajności jest znaczny, bo mówimy tutaj o spadku wydajności na poziomie około 40% dla tego bufora. Jak widać, wielkość bufora ma decydujące znaczenie dla wydajności, szczególnie w przetwarzaniu polifonii. I ostatni bardzo ciekawy test, który dla was przygotowałem, to test pojedynczego rdzenia zarówno w przypadku dla rdzeni e jak i P-core w przypadku Intela. I SMT wyłączonym, jak i SMT włączonym. Także w przypadku testu pojedynczego rdzenia naprowadzenie, zdecydowanie naprowadzenie wysunął się AMD, oferując najlepszą wydajność jednowątkową w przetwarzaniu DSP i różnica wydajności dla pojedynczego wątku logicznego w przypadku AMD to 27 wtyczek, a dla aktywnego SMT czyli dwa wątki logiczne to 39 wtyczek i dokładnie taki sam wynik osiągnąłem dla obu procesorów 16-rdzeniowego, jak i 12-rdzeniowego i jest to w pełni wytłumaczalne, gdyż te procesory operują dokładnie na takich samych rdzeniach, więc test jednowątkowy pokazuje dokładnie te same wyniki. Jeżeli chodzi o procesory Intela, tutaj mamy nieco gorszy wynik względem AMD, Rdzenie Ekor obsłużyły tylko 23 wtyczki w przypadku procesora 2.8.5K i 34 wtyczki w przypadku rdzenia PECOR. Pomimo teoretycznie tych samych rdzeni w procesorze 2.6.5K, osiągnęliśmy tutaj delikatnie niższy wynik. No i wytłumaczenie jest raczej proste. Oba procesory mają nieco inne zegary Boost i zegary nominalne. W związku z czym wydajność nieco gorszą osiągnął procesor 2.6.5K, a różnica. Wydajności pomiędzy rdzeniami ECOR i Pecor to mniej więcej około 30%. Jeżeli chodzi o procesor dziesięciorodzeniowy 225 Intela, tutaj rdzenie ECOR osiągnęły dokładnie ten sam wynik co procesorze 265K. Natomiast rdzenie PECOR ewidentnie ucierpiały na wyniku z uwagi na niższe zegary. Natomiast uważam ten wynik za całkowicie przyzwoity. Na ostatnim miejscu plasował się AMD 7950X, który osiągnął w przypadku nieaktywnego SMT 24 wtyczki, a w przypadku dwóch wątków logicznych 29 wtyczek. No i jest to wydajność gorsza od Zen 5 na poziomie mniej więcej 30%. W przyszłych moich filmach będę uzupełniał dla Was wyniki testów o kolejne procesory. Lista ta będzie się powiększać, także obserwujcie mój kanał w celu uzupełnienia wyników. Mam nadzieję, że te wyniki są dla Was w jakiś sposób przydatne. Możecie sobie taki test wykonać na własnym komputerze, porównać je do moich wyników. Link do testu zamieszczam w opisie mojego filmu. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli podzielicie się z osiągniętymi wynikami w komentarzach tak by inni użytkownicy również mogli odnieść je do własnych wyników, jeżeli takie testy wykonają. Pamiętajcie jednak, by uruchomić testy w tych samych ustawieniach bufora, czyli odpowiednio wykonajcie testy w buforze 1024 i 128, tak by testy były adekwatne. Zadbajcie o to, żeby w tle nie pracowały żadne aplikacje i żeby procesor podczas testów z wyłączonym testem oscylował w granicach kilku procent użycia. Podczas testów zadbajcie o maksymalną wydajność Łodzenia, zarówno w laptopach jak i w, w komputerach stacjonarnych tak by procesor nie przekroczył swojego limitu termalnego jak i limitu mocy. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję że testy były dla Was ciekawe. Jeżeli macie pytania chętnie odpowiem na nie w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.